Konrad Kołodziński, dzień dobry, witam w rozmowie politycznej. Moim gościem jest dzisiaj dr Paweł Kowal z Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Zaczniemy od właściwie dwóch wydarzeń, które tak naprawdę nas czekają i to niebawem bardzo, bo w niedzielę wybory w Niemczech. W poniedziałek spodziewamy się tego, że prezydent przedstawi projekt ustawy reformującej sądownictwo. Więc byśmy zaczęli może chronologicznie. W Niemczech, właściwie cała Polska, nie tylko Polska, Europa się przypatruje temu, co się w Niemczech dzieje. Wszyscy patrzą na te wybory, oczekując jakiejś zmiany, ale przecież tak wiemy, że Angela Merkel zostanie kanclerzem. Mamy tu jakieś powody, żeby mieć jakieś nadzieje, że Niemcy nagle zmienią politykę? Powodem są chociażby wybory. To znaczy widzieliśmy w Europie tyle wyborów w ostatnich latach i głosowań, gdzie no, wynik nie był zgodny z tym, co eksperci wieszczyli w programach, więc to jest pierwszy powód, żeby nie być niczego pewnym. Nie jest jasne, jak wysokie jest poparcie dla AfD. Nie jest jasne, czy spadek poparcia dla socjaldemokracji jest tak duży, jak wynika z badań. Nie jest jasne, czy przez zwolenników CDU, a tym samym Angeli Merkel, nie przemawia po prostu jakaś poprawność polityczna. Więc tych znaków zapytania jest sporo. Prawdopodobnie będzie tak, że faktycznie powstanie jakaś koalicja, na czele której stanie Angela Merkel, ale pamiętajmy o lekcji brytyjskiej, pamiętajmy o polskich wyborach, o różnych wyborach, które były gdzieś w tym regionie, gdzie te wyniki były jednak inne niż się spodziewano. To jest właśnie dosyć ciekawe, bo mówi się czasami, że alternatywa dla Niemiec to jest taka partia, która mówi językiem Niemców, tak? Tylko tym językiem, którego Niemcy się boją używać publicznie. Pytanie jest tylko, czy oni są w stanie również ten język przełożyć na głosy w wyborach. Tak? No, ona mówi językiem tych Niemców, którzy na nią głosują, nie przesadzajmy. To nie społeczeństwo niemieckie, podobnie jak społeczeństwo polskie czy brytyjskie, jest po prostu przede wszystkim bardzo zróżnicowane, więc część Niemców faktycznie dzisiaj podąża tym szlakiem, który wytycza AfD, ale nie sądzę, żeby to było tak, że nie wiem, AfD ma 10% poparcia, a wszyscy Niemcy uważają jak AfD. No to nie byłoby prawdziwe, prawda? Być może jest jeszcze jakaś grupa Niemców, która tak rozumie takie wyrwanie się, powiedzmy, z pewnej poprawności politycznej, jak to prezentuje AfD. Ale powiedzmy szczerze, z polskiego punktu widzenia tak naprawdę najlepszy jest chyba jednak scenariusz stabilizacyjny, czyli taki scenariusz, że jednak Angela Merkel, którą znamy, tak, którą znamy i której dobre i złe strony są znane, jak na trudne czasy w Unii Europejskiej i różne trudne momenty w ogóle na świecie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na przykład, to mi się wydaje, że jednak ja bym trzymał kciuki za Angela Merkel, prawda? To w tej chwili jest najbardziej stabilny scenariusz, który jest dla nas zrozumiały i którego konsekwencje potrafimy sobie wyobrazić. Pytanie tylko, czy Angela Merkel będzie w stanie utrzymać ten relatywnie korzystny dla Polski kurs polityki międzynarodowej. Wszędzie narastają nastroje jednak prorosyjskie. Samo AfD jest taką siłą, która może troszeczkę w jakiś sposób wpływać na obecność tej partii, tak? W parlamencie, w Bundestagu, zależy jak duża oczywiście, ale ona może jakoś tam wpływać trochę na to, jak Angela Merkel będzie korygowała swoją politykę. Czy to jest w ogóle możliwe, tak? Ta korekta polityki. Niektórzy się obawiają tego, że mając troszeczkę inny układ sił w Bundestagu, Angela Merkel może przestać być na przykład tak twardo opowiadać się za utrzymaniem sankcji wobec Rosji na przykład. Tak, FDP, które jest potencjalnym koalicjantem, jego szef mówi, że właściwie powinniśmy zaakceptować aneksję Krymu. Także czy Angela Merkel będzie w stanie jakby... Nie jest to... Słucham pana, bo też tak sobie myślę, takie same sobie pytania zadaję, prawda, że jednak nawet powtórzenie tej samej koalicji, tego samego układu politycznego po nowych wyborach z nową legitymacją polityczną, to zawsze jest jednak nowa legitymacja, być może bardzo silna legitymacja, powoduje pewne zmiany. I zastanawiam się, jakie będą takie realne korekty w polityce Angeli Merkel. Myślę, że ona będzie skoncentrowana na zmianach w Unii Europejskiej. Wydaje mi się, że one są nieuniknione, że już tyle zaszło rzeczy, które były uruchomione takim łańcuchem wydarzeń, oczywiście przez Brexit jednak ostatecznie,
że to prowadzi do tego, że w gruncie rzeczy możemy być pewni zmian w Unii Europejskiej. Właściwie pytanie jest tylko jedno. Czy to będą zmiany, które się dokonają w wyniku zmiany traktatu, czyli czy dojdzie do renegocjacji traktatu? W tej chwili moim zdaniem nie ma na to politycznych warunków. Czy na bazie obecnego traktatu zmieni się struktura Unii Europejskiej? I mi się wydaje, że ten element będzie najistotniejszy z punktu widzenia polskiej polityki, dlatego że nie sądzę, żeby w polityce wschodniej, jeśli Niemcy nawet dokonają pewnych zmian, żeby to były zmiany no jakieś takie wywracające wszystko stawiające wszystko na głowie. To tak nie będzie, prawda? Może być zmiana akcentów, które pan słusznie wyszukuje, prawda, że będzie na przykład większa skłonność do porozumienia z Rosją. No ale my nie wiemy, to znowu będzie zależało od spraw globalnych, na przykład od sytuacji w Korei. Więc to odłóżmy. Najciekawsze by było moim zdaniem popatrzeć, jakie będą konsekwencje wyboru Merkel dla Unii Europejskiej. A jakie będą? Na pewno szukanie porozumienia z prezydentem Macronem, dlatego że to, co będzie charakteryzowało jesienią oboje tych przywódców, czyli Merkel i Macrona, będą mieli dość świeżą legitymację wyborczą. Co ciekawe, poparcie dla Macrona będzie już niższe, niż on się pewnie sam spodziewał. Tym niemniej to jest dopiero po wyborach, czyli on ma jakby jeszcze wciąż taki przynajmniej teoretycznie polityczny napęd do dokonywania zmian. Ona także, mówię o kanclerz federalnej, w momencie kiedy oni dają sygnał do zmian, no to musi się dużo zmienić, bo to są zbyt silne państwa w Unii Europejskiej, że wszyscy nie powiedzieli, my nie chcemy. Jeżeli wokół tego zbudują choćby małą koalicję tak zwanej starej Unii, czyli państwa Beneluxu, no to możemy mieć to, co powiedziałem, próbę zrobienia takiej Unii w Unii, prawda, czyli skoncentrowanie przyszłego budżetu Unii właśnie na tych dziedzinach, w których te państwa są silne, no i to będzie realnie ta Unia dwóch prędkości. Ja w ogóle zadaję sobie pytanie, czy to jest jeszcze do uniknięcia, czy dzisiaj można jeszcze realnie uniknąć tego scenariusza? Tak, to jest coś takiego, o czym się mówiło od dawna, ale w tej chwili nabrało to swojej własnej dynamiki, tak? My tego wszystkiego nie przeanalizujemy tutaj, ale zaszło tyle czynników, które jakby potwierdzały i wspierały ten scenariusz, że wydaje mi się dzisiaj, że było bardzo trudno przedstawić jakiś alternatywny scenariusz, taki realny, czyli na przykład powiedzieć, że Unia wciąż się będzie rozwijała całościowo, przynajmniej w intencjach, bo to też nigdy tak nie było, ale przynajmniej w intencjach, prawda? Albo że nie będzie takiego wyraźnie wyodrębnionego jądra, tylko będą, jak to niektórzy mówią, różne prędkości, czyli w jednej sprawie tak, w innej inaczej, czyli że krótko mówiąc, nie widzę możliwości, żeby stan obecny się długo utrzymał. Jednak te kilka państw będzie chciało przyspieszyć integrację i postawić inne państwa przed takim wyborem. Albo wchodzicie z nami z pewnymi ryzykami i Polska też stanie moim zdaniem przed tym wyborem, albo zostajecie w takim drugim kręgu wtajemniczenia, powiedzmy. No właśnie, i teraz jest pytanie, już przechodzę odpowiedzi do spraw polskich. Jak Polska powinna zareagować? Czy Polska, oczywiście nie, też nie znamy wielu parametrów, które mogą nas czekać za jakiś rok, dwa lata, kiedy ta inicjatywa może nabrać rozpędu. Znaczy, ja może powiem coś, czego urzędujący polityk nie może powiedzieć. Mi się wydaje, ten scenariusz dwóch prędkości już nie do uniknięcia, jeżeli będą tego chciały główne państwa w Unii Europejskiej. I faktycznie pytanie, jak Polska powinna zareagować, dzisiaj brzmi dużo poważniej niż na przykład rok temu. Rok temu wydawało mi się, że jest możliwy do uniknięcia ten scenariusz. Dzisiaj Polska musiałaby wygasić konflikty z Unią, te, które są drugo- i trzeciorzędne, skoncentrować się ewentualnie na rozwiązaniu konfliktowych sytuacji z Komisją Europejską, ale tych, które uważa za naprawdę kluczowe, czyli powiedzmy skupić się na dyskusji o budżecie, w jakiś sposób polityczny przeciąć tego typu dyskusje jak opuszczy, no bo one jakby podgrzewają atmosferę, a w gruncie rzeczy politycznie żadnej ze stron, powiedzmy ze szczerze, nie dają wiele. To by wymagało po polskiej stronie, biorąc pod uwagę strukturę zarządzania u nas, bardzo silnej koordynacji na poziomie szefa rządu. Czyli dzisiaj widzę taki scenariusz tylko jeden i paradoksalnie, że od tej strony nam to wychodzi, że Jarosław Kaczyński jest premierem. W sprawach europejskich to by bardzo pomogło. Nawet jeżeli w niektóre kwestie by zostałyby zaostrzone, ale zwiększyłaby się koordynacja, a tu koordynacja jest kluczem. Czyli taka sytuacja, że premier mówi ministrom, bo to nie jest sprawa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, tylko właściwie wszystkich ministrów, kwestia integracji europejskiej. Koncentrujemy się tylko na tym konflikcie i tutaj gramy, a wszystkie inne proszę wygasić. Premier, który ma taką moc, żeby politycznie nawigować tą dyskusją z Unią, z instytucjami unijnymi, może dać bardzo wiele, nawet jeżeli jest ostry.
Natomiast pewne rozproszkowanie, które obserwujemy, że właściwie każde ministerstwo ma swoją politykę wobec instytucji unijnych. I tak jak ja to obserwuję z boku, no to od bardzo takiej ostrej, którą prowadzi minister Szyszko, aż po taką bardzo pro, opartą głównie na tylko jakby pozytywnych elementach, którą widzę, że prowadzi na przykład minister Gowin, prawda? Pomiędzy tym moglibyśmy ustalić, jak poszczególne resorty odnoszą się do Komisji Europejskiej. Ale teraz zastanówmy się, jak to odbiera druga strona. Druga strona to odbiera jako jednak pewien brak koordynacji. Więc to może teoretycznie też osłabiać naszą pozycję, bo jeżeli nie ma tej koordynacji, brak koordynacji przede wszystkim osłabia bardziej niż na przykład spór polityczny. Ale mało to kto u nas rozumie. Dlatego uważam, że bardziej by się opłacało nawet zaostrzyć niektóre spory, ale nie ciągnąć wszystkich sporów, tylko wybrać te, które są kluczowe, próbować w nich się dogadywać politycznie i budować jakieś tam rozwiązanie. No i wtedy mielibyśmy wygaszone główne, jakby wygaszone konflikty gdzieś za kilka miesięcy i moglibyśmy przystąpić do przedkładania swoich propozycji. Ponieważ jeżeli się zdarzy tak, że zostaniemy wtłoczeni w tą procedurę badania praworządności, to będzie trochę sytuacja zabawna, bo tej procedury przeciwko Polsce nie można do końca przeprowadzić, ale można ją rozpocząć. I ktoś ją rozpocznie, my z tego nie będziemy mieli żadnych konsekwencji, ale ja się obawiam, że będziemy ciągle w takiej poczekalni, prawda? Czyli że jeżeli na przykład będziemy składali jakieś polityczne postulaty dotyczące zupełnie innych spraw, to zawsze ktoś będzie mógł użyć takiego argumentu, ale oni ciągle mają tam jakieś kłopoty i tak dalej, i tak dalej. Czyli należałoby nie dopuścić do rozpoczęcia tej procedury, niezależnie od tego, że ja uważam, że ta procedura jest bez sensu, nie powinna być stosowana i skutecznie nie może zostać zastosowana. Ale politycznie może być szkodliwa. Ale politycznie może być szkodliwo samo jej rozpoczęcie. Ponieważ widać dzisiaj jasno, że nie ma żadnej większości na to, żeby tę procedurę później skończyć. Przechodzę teraz powoli do spraw polskich. Mówiliśmy o tym, że ważna jest hierarchia spraw, tak, jeśli chodzi o relacje z Unią Europejską. No w Polsce na razie jest tak, że mamy reformę sądownictwa, mamy projekty ustaw reformujących sądownictwo, które zawetował prezydent, no i teraz nowe propozycje ze strony prezydenta, które prezydent zamierza ogłosić, jeżeli się nic nie zmieni, najbliższy poniedziałek. Niewiele rzeczy wiemy o tych projektach, poza tym, że no, że będą na pewno nieco łagodniejsze od tego, co zaproponował PiS, ale też na pewno nie będą prawdopodobnie takie, jakie by oczekiwało część środowisk opozycyjnych. Jeżeli tak będzie, jak mówię, to co prezydent zyskuje w tym momencie? Ani nie zyskuje wsparcia ze strony tej opozycji, ale też ryzykuje konflikt z PiS-em, prawda? Czyli co właściwie? Znaczy, jaki to jest interes polityczny? No tak, ale mówimy o czymś, czego nie wiemy do końca, więc to jest problem, ale taką hipotezę przyjmujemy. Jakby ja też nie jestem prawnikiem, więc całą materię nie będę wchodził. To, co widać z zewnątrz, to no jednak trzeba zawsze zostawić tam, powiedzmy, kiedy mówimy o interesie politycznym prezydenta, zostawić też 10-20%, może 30-40% na działanie pro publico bono. I na przykład sam fakt, że prezydent prowadzi normalne konsultacje polityczne, chociaż co ja zawsze podkreślam w komentarzach, ostatecznie prezydent musi się dogadać po prostu z Prawem i Sprawiedliwością, dlatego że tak może zbudować większość, wyłącznie tak. Przynajmniej tak mi się wydaje, że w tym parlamencie nie da się inaczej zbudować większości. Tym niemniej no demokracja potrzebuje też tych pewnych pozorów, tak form, no żeby ci ludzie, którzy głosowali na Platformę, czy ci, którzy głosowali na Nowoczesną, też mieli takie poczucie, że jakby ich głos został przynajmniej wysłuchany. Nie musi być uwzględniony, ale że został wysłuchany. Czyli sam fakt, że prezydent prowadzi tę polityczną robotę w taki sposób standardowy, jak powinien prezydent to robić, to ja nie wiem, czy on ma w tym interes polityczny. I to pytanie jest dobre, ale dla Polski moim zdaniem to jest dobre, dlatego że to utrwala pewne standardy, które później zostaną zastosowane w drugą stronę. Czyli tego jakby tu nie widzę żadnego, tu widzę same plusy. Natomiast jeśli chodzi o procedury z kolei, to wydaje mi się, że najważniejsze jest, żeby ludzie mieli poczucie, że te ustawy są dobrze przygotowane. Powiem panu, że mnie wtedy w lipcu, kiedy to śledziłem, najbardziej zgorszyło nie te zasadnicze dyskusje, które też były może by najważniejsze, ale najbardziej zgorszył taki moment w Senacie, kiedy ktoś powiedział, że tam źle policzono tych sędziów, było 3 czy 4, czy jakoś tam inaczej, może pan to pamięta, ale w każdym razie no, wszyscy wiedzieli, że jest błąd. A ktoś inny powiedział, to nie jest, głosujemy, później się to jakoś poprawi. To już był taki element zgorszenia publicznego, nie? Dlatego że widzi pan, jeśli pan zrobi jakiś błąd w zeznaniu podatkowym,
to ma, ponosi pan tego konsekwencje, nawet jeżeli to jest czasami tylko błąd, na przykład rachunkowy, albo w ogóle jakiś czeski błąd, prawda? Albo zapomni pan wpisać jakiś drobiazg. I zwykły obywatel tak na to patrzy. A w momencie, kiedy się mówi, przygotowujemy dla was najważniejszą polityczną ustawę, ale jednocześnie demonstruje się, że tak naprawdę nie musi to być robione z pełną dbałością o właśnie te aspekty prawne, formalne, to myślę, że to jest element pewnego zgorszenia też. Czyli tego, czego ja bym oczekiwał od prezydenta, żeby właśnie przez ten fakt, że on to wziął na siebie, że trochę to wszystko złapało taki oddech czasowy, żeby niezależnie od tego, jakie będą rozwiązania, żeby to było dobrze przygotowane, żeby ludzie nie mieli poczucia, że ktoś pisał sprawę, która niby jest najważniejsza, a robiona na kolanie. A teraz mamy podobną sytuację, może w drugą stronę, z wicepremierem Gowinem, który przygotował ustawę reformującą szkolnictwo wyższe. No, przygotowywał ją długo, mówił o niej dużo, konsultował ją, jak na warunki obecne polskie, powiedziałbym, dość szeroko, tak? No i nagle się okazuje w tej chwili, że jednak zapomniał o konsultacji, przynajmniej jeżeli by posłuchać polityków obozu rządowego, no, że zapomniał skonsultować się z Prawem i Sprawiedliwością. No, większość komentatorów twierdzi, że jest to związane z zaangażowaniem wicepremiera Gowina po stronie prezydenta właśnie przy okazji reformy sądownictwa. No więc polityka wkracza tutaj jakby... Na pewno jest podszewka jeszcze pod tym płaszczem, czyli pod tym, co widzimy, jest jakieś drugie dno. Jest jakaś właśnie podszeweczka, która dotyczy polityki, to z całą pewnością. No wiemy przecież z doświadczenia, że w Polsce, jeśli chodzi o retoryczne polemizowanie z kimś, to jedną z form jest powiedzieć, że się nie było konsultowanym, prawda? Ja nic nie wiedziałem, nie? Myślę, że to nie jest tak, że, chociaż nie znam szczegółów, że nikt nic nie wiedział, bo te rzeczy były publicznie dyskutowane, chociażby stąd wszyscy powinni byli chociaż troszkę wiedzieć, no. Ja na przykład w tym nie siedzę, a trochę wiedziałem, prawda? Bo czytam prasę, bo codziennie się o tym mówiło, bo tak jak pan powiedział, minister Gowin bardzo dbał o to, żeby wokół tej ustawy i jego prac było głośno, żeby o tym dyskutowały środowiska i tak dalej. Rozumiem, że tą podszewką jest polityka i relacje między prezydentem, poszczególnymi ministrami, a centralą partyjną, i że ustawa ta o ustroju nauki trochę będzie też elementem tej gry, prawda? Tak, to jest ciekawe, bo rzeczywiście możemy pomyśleć, niektórzy tak twierdzą, na przykład u nas na łamach tygodnika Sieci też pisał o tym kiedyś Piotr Zaremba, właśnie pisał o tym, że prezydent działa właśnie pro publico bono i to jest jakby główny element jego, główna intencja, w której on występuje. Nie wiem, czy główna, tylko ja myślę, że po prostu trzeba ją brać pod uwagę. Na pewno występuje też w swoim interesie politycznym, tak jak pan pytał, właśnie. Ale to jest raczej miks tych dwóch Ale właśnie elementów. Zmierzam do tego, żeby oddzielić trochę tą nie negując absolutnie tej działalności na rzecz dobra publicznego i poszukać tego interesu politycznego, jednak tego drugiego elementu, prawda? Ja rozumiem, o co pan mnie pyta, tylko w tej sprawie ja jestem dość sceptyczny, nie pomogę panu, dlatego że ja nie wierzę w coś takiego jak partie prezydenckie w Polsce i wynika to zarówno z mojego doświadczenia badawczego, jak i osobistego, bo dużo się zajmowałem polityką. Tak, pan nie wierzy, a są ludzie, którzy wierzą z innych środowisk politycznych. Wie pan, trochę jest tak, że oczywiście może być tym razem inaczej, ale ta sprawa jest akurat dobrze przetestowana. Proszę sobie przypomnieć prezydentury od Lecha Wałęsy, przez Aleksandra Kwaśniewskiego, Lecha Kaczyńskiego, Bronisława Komorowskiego. Właściwie za każdym razem, nawet za czasów Lecha Kaczyńskiego, mówiło się o nie powstaniu partii prezydenckiej, ale o grupie posłów, którzy z nim są bliżej, prawda, politycznie i jakoś tam go wspierają. Czyli ten element, że prezydent poszukuje w naturalny sposób jakiejś reprezentacji parlamentarnej swojej, jest stale obecny. To po pierwsze. Nie zawsze przybiera formę partii w postaci organizacji. Tak się zdarzyło chyba tylko za Wałęsy, to było BBWR, tak, prawda? Tak, udana inicjatywa też, pamiętam. Czasami to się zatrzymuje tak w pół drogi. Tak było za Kwaśniewskiego, tak było za Komorowskiego. Czyli, że była jakaś grupa polityków w partii większości, którzy byli już bardzo wyraźnie wyodrębnieni, tak się mówiło, no prawie mogą założyć partię. I oni trochę tę partię założyli, bo i z tego środowiska Kalisza i tak dalej potem wypączkowały jakieś organizacje, i z tego otoczenia Bronisława Komorowskiego wypączkowała później Nowoczesna, prawda? Czyli ten proces był. No w przypadku Lecha Kaczyńskiego tak nie było, ale to jest oczywiste, dlatego że to była
jakby inna sytuacja jego relacji z większością. Czyli to już wszystko było. Sam fakt, że ktoś popiera prezydenta, na przykład dlatego, że prezydent ma łagodniejszą formę, to nie jest materia na politykę. Materią na politykę w Polsce jednak musi być jakaś ideologia, nowy pomysł i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy do czynienia z takimi grupami, które są grupami wsparcia, są partiami w takim rozumieniu staropolskim, czyli po prostu takimi, takim lobby, ale nie tworzą dobrej organizacji, która może efektywnie walczyć. No tak, prezydent jednak zdaje mi się, ale też tego nie wiem, bo nie siedzę w głowie prezydenta, ale jak patrzę na jego ruchy polityczne, patrzę na przykład na pomysł referendum konstytucyjnego w przyszłym roku. Zresztą prezydent sam mówił, że w referendum chce się spytać o swoją własną rolę, znaczy o rolę pozycji, o pozycję urzędu prezydenta, instytucji prezydenta w systemie ustrojowym, tak? Rozumiem, że intencja za tym jest taka, żeby wzmocnić ten udział prezydenta w życiu publicznym, no ale tak, jeżeli wzmocnić, no to znaczy to, że Andrzej Duda widzi rolę prezydenta jako bardzo aktywnego uczestnika sceny politycznej, bo jeżeli prezydent by się wycofał, to znaczy byśmy chcieli takiego prezydenta, który no raczej jest wycofany, tylko jest system niemiecki, no może nie aż do końca niemiecki, ale powiedzmy sobie, że pełni bardziej rolę nie żyrandola, ale gdzieś no mniej aktywną w polityce, no to wtedy faktycznie możemy mówić, że do niczego mu nie jest potrzebny żaden obóz polityczny, a przynajmniej nie jest mu niezbędny, tak, do sprawowania władzy, bo jego autorytet wynika jakby z czego innego. Ale, stanie ale tutaj... na koncie realiów. Nie ma dzisiaj możliwości zmiany konstytucji, a nasza konstytucja, nasza pozycja prezydenta w naszej konstytucji nie przypomina tego modelu niemieckiego. Ja w tym sensie jestem krytyczny wobec takich pomysłów, że proszę zwrócić uwagę, że właściwie przez pierwsze 2 lata prezydentury prezydent Duda nie miał problemu z tym, że konstytucja mu nie dawała jakichś możliwości. Miał problem z tym, że sam nie korzystał z możliwości, które mu je dawała, które mu dawała. Jeżeli tak na chłodno to ocenił. Ale przecież, zachciał. Wystarczy na początek, że tak powiem, rozepchnąć się w tej konstytucji, która jest. Ona daje tam ogromne możliwości prezydentowi. Nie oczywiście takie, żeby sprawować bezpośrednio zarządzać, prawda? Bo wydaje mi się, że na przykład, że są pewne racje w tym sporze Ministerstwa Obrony z prezydentem, gdzie wydaje mi się, że czasami jak słucham prezydenta albo jego współpracowników, to oni, mam wrażenie, że trochę więcej chcą niż jest w konstytucji. Ale gdyby od początku sobie wzięli to, co już jest w konstytucji, to mieliby bardzo mocną pozycję. Problem polega na tym, że przez pierwsze 2 lata oni sobie nie wzięli tego, co jest w konstytucji, a w konstytucji są ogromne możliwości, na przykład w sprawach zagranicznych. Prezydent może dawać nominacje ambasadorskie, przyjmować ambasadorów obcych państw. Niby nic, nie takie proste. Bardzo mocny element przetargowy z ministrem spraw zagranicznych. Może to rozbudować ceremonialnie. Może na przykład zbudować ten moment wręczenia nominacji naszym ambasadorom, którzy wyjeżdżają, jako specjalną ceremonię. To jest, wie pan, jak ktoś by usiadł na tym, to w samych sprawach zagranicznych jest tyle możliwości, gdzie prezydent poza tym ma perswazję. Może organizować imprezy, może organizować konferencje międzynarodowe, może wpływać na decyzje poprzez na przykład ogromne możliwości zatrudniania czy zapraszania po prostu społecznie ekspertów. Ogromna przestrzeń. Jeszcze więcej, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i obronę narodową, jeśli chodzi o sądownictwo, jeśli chodzi o naukę. Czyli prezydent w każdej z dziedzin, gdyby tam sobie siedli jego współpracownicy i tak rozłożyli na stole to, co mają, to oni bardzo dużo mają. To nieporównywalnie z kim innym. Więc ja myślę, że najbardziej realistycznie byłoby po prostu rozepchnąć się w tej konstytucji, która jest dla prezydenta, w pełni ją realizować, a nawet próbować, powiedzmy, właśnie poprzez te ceremonialne, protokolarne elementy jeszcze to rozszerzyć. Zmienić swój autorytet. To bez żadnego problemu można mieć z dnia na dzień. Zobaczymy, jak to będzie. Prezydent ma możliwości, widać, że chyba jakąś intencję zwiększenia swojego udziału w życiu politycznym. Możemy zaobserwować w tym, co robi. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Moim gościem był dr Paweł Kowal z Polskiej Akademii Nauk, a ja za chwilę zapraszam na piątkowy przegląd prasy.